w ramach 1/8 Ligi Mistrzów. Już jesteśmy na następnym etapie. Nie słyszeliśmy się przez 2 dni. To jest Liga Mistrzów Real Madryt. Nowy sezon. W 1/8 zmierzymy się z Liverpoolem. Bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy sobie do spotkania. Najpierw gramy na Anfield. Śnieżyca chyba dzieje na mózg. Konfigurację poproszę. Pierwsze zmień strój. Nie wiem. Tak. Tak, gotowe, tylko jeszcze ustawienia, ale poproszę. Nie śnieżyca, tylko czy chyba. Piłka domyślna, o i właśnie, i dziękuję bardzo. I teraz możemy zacząć grę. No to zaczynam. 1/8. Rewanż będzie jutro nagrany, a później się wiemy. Skupmy się na razie na tym. Trwają ostatnie przygotowania. Część kibiców już zajęła swoje miejsca. Tak. W oczekiwaniu ogląda, jak zawodnicy się rozgrzewają i zapoznają się ze stanem murawy. Niedługo rozpocznie się transmisja na żywo z Elisabeth. Witamy z jednego z najsłynniejszych stadionów na Wyspach. Jesteśmy na Anfield. Czeka nas wyśmienity mecz. Ja nazywam się Dariusz Stachowski i skomentuję dla Państwa dzisiejszy mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. To pierwsza odsłona 1/8 finału. Zatem do końcowego triumfu jeszcze daleko, bo czterech rywali po drodze. Liverpool zmierzy się z madryckim Realem. Mam nadzieję, że czeka nas dobre spotkanie, Darku. Co prawda obie drużyny pewnie będą próbowały wyczuć przeciwnika i zachowają ostrożność przed rewanżem, ale oby wygrała piłka. Dobry występ dziś może oznaczać, że drugie spotkanie będzie tylko formalnością. Cóż, czyli jest to 30 sekund, że tam będę z dobra, czy nie w czwartek? Widzisz, że to jest dobra. Z tego zrobimy. Zrobimy z ostatniego meczu, a z tego zrobimy. Dobra. Prawdziwymi specjalistami od tych rozgrywek. Ale ten medal ma dwie strony, bo przecież w Madrycie każdy inny wynik niż końcowy triumf zostanie fatalnie przyjęty. Niełatwo się gra pod taką presją. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Zobaczymy, czy są jakieś niespodzianki w składzie Liverpoolu. Trener wybrał ustawienie 4-3-3 z cofniętym środkowym napastnikiem. To w żargonie piłkarskim tak zwana fałszywa dziewiątka. Boczni napastnicy nie grają w tym systemie zbyt szeroko, bo często schodzą do środka i wybiegają do prostopadłych podań, które otwierają im drogę do bramki. Zobaczymy, czy stworzą dziś sobie dość sytuacji. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W bramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. Defensorzy to Marcelo, który wystąpi wraz z Danim Carvajalem. Toni Kroos oraz Casemiro zagrają w środku pola, a z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. Moment, chwilę, zaraz zaczniemy, tylko coś muszę sprawdzić, czy będę na miejscu, czy dobra, i zaczynamy, panie, ogrom. Rozpoczęliśmy
mecz 1/8 finału UEFA Champions League. Teraz to będzie zupełnie inne granie, bo kilka błędów w dzisiejszym spotkaniu może oznaczać praktycznie koniec nadziei na dalszą grę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Karim Benzema. Przed nim tylko bramkarz. Benzema! I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. W rzeczywistości Carlo Ancelotti będzie się cieszył w nowym sezonie, ale wiemy o tym. Ale tutaj jest wirtualnie, Carlo Ancelotti już prowadzimy karierę, więc i tam nie ma niestety, nie zrobiliśmy rozlosowania ponownego. Nie chce mi się tego cofać. Teraz odczytał zamiary przeciwnika. Nie chcę mi się tego cofać aż do początku. Karim Benzema ma talent wystarczający do udźwignięcia w razie konieczności. No tam już porobiliśmy transfery, nie chcę mi się tego kasować i od początku tego robić, więc tam mamy Ligę Mistrzów z ubiegłego sezonu. Tu mamy nowy sezon, tak jakby. I tu jest Zidane, a tam będzie Carlo Ancelotti, no cóż. Z tego względu, że Zinedine... O panie, kartka. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Żółta kartka na początku spotkania. Wydaje mi się, że to powinno trochę... Panie, gdzie tam się pan pchasz? Gips? Roberto Firmino. Panie, pchasz się pan w gips. Dosłownie. Cyk, Casemiro, dobrze. Militao, Eder. Ej. O, błąd rywali. Liverpool przy piłce. No, 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 czekaj pan, czekaj. Chodziła. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. No, chciałbyś. Zacentrował teraz tylko, dobrze uderzyć. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Kurzy. Dał sobie zabrać piłkę. Zapiął. Pyk. No. No i dobrze sędzia, dobrze. Toni Kroos. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. No i co Firmino? I co Firmino? Miejsca wyrzucić pole karne. Chciałbyś. Cavinio. A właśnie, chciałaby gąska do raju, ale grzechy nie dają. Rodrigo. Real Madryt atakuje skrzydłem. Mają jak na razie wioskowody. Benzema musi to trafić. Pa, 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 pa. Ti, 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 ti. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił... Już jesteśmy prawie. Skwapliwie to wykorzystał. Jedną nogą w ćwierć, kurde, w finale. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. A rozjedziemy ich już może w tym pół, o 1/8. Do ćwierćfinału to łapanie. No to co, idziemy po hat-tricka? Czemu by nie? Cię? Masz hat-trick. Pyk! Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zarobili się hat-trickiem? Odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej? Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Oj, biedny kibice Liverpoolu. Pyk! Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Realizator pokazuje reakcję trenera i jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans.
rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. No i co, Mane? Oj, skuć pana dziada, skuć pana dziada, skuć pana dziada. Jo! No i co, chciałbyś? To był ważny odbiór. Wybijają na rzut rożny, będziemy mieli stały fragment. Dobrze, Marcelo. Dośrodkowanie z rożnego. A? Tą główką go nie zaskoczyli. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. No dawaj, panie, na co pan czekasz? Z roku w pole karne. Cyk, cyk. Była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. No, nie ma bramki. Cyk. I teraz tak, Rodrygo. Oj. Liverpool stoi od rzutu z autu. Roberto Firmino. Final dół przy piłce. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Zróbcie rozegranie z rzutu rożnego. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Pomocnika, ale dobra. Wybrali krótki wariant rożnego. I jeszcze jeden. Znakomicie zablokował dośrodkowanie. I jeszcze jeden krótki wariant. Krótko rozegrany ruch. I jeszcze jeden. Zablokowana teraz piłka przez obrońcę. To musi być gol! Kurwa. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Zaraz będzie 4, panie. Oj! Brawo, ładnie odebrał. Strata piłki przez Liverpool. Kuźwa. Rezultat. Mogłeś, panie, jeszcze puścić. Dobra, było... Dobra, raz jeszcze. Dobra. Wymienimy kogoś. Modric, Blanco. Valverde za Krosa. Obędzamy Rodrigo. Nie mam zastrzeżeń, tu jest bardziej zmęczony, więc... Dobra, Waskę zadajmy. Tutaj zobaczymy, jak na tej pozycji się spisze. Wracamy już do gry. Właśnie rozpoczęła się druga połowa tego spotkania fazy pucharowej UEFA Champions League. Mam nadzieję, że pierwsze 45 minut było tylko przystawką do dania głównego, które zostanie podane w drugiej części. Oj, Carvajal. Ma miejsce, by dośrodkować. O tym mówię. No, sieć. Biega teraz w pole karne. Nic z tego. Tam, być powinien. Zablokował strzał. A nie, nie takie. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Wybiega na pozycję. Bramka wisi w powietrzu. Rodrigo. I mamy po kontrze. Pi. I nie daje rywalom czasu na poukładanie formacji. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i silna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jest 4-1, to różnica klasy. Strata raczej nie do odrobienia. Henderson. Było blisko, ale bramkarz, jak widzimy, rozpocznie. Ładnie rozwija się ta akcja. Świetnie to zrobił! I proszę państwa,